żonie, kiedy przeszliśmy na swoje gospodarstwo, na inny teren, też otrzymaliśmy właśnie pszczele rodziny i zajmowałem się tym, bardzo to polubiłem, pokochałem i od tego czasu przez niemal pół wieku prowadzę pasiekę. Większą, mniejszą, od kilkudziesięciu do kilkunastu rodzin. Były pasieki, były zastrzeżone dla troszkę wyższej sfery, powiedzmy sobie, kogoś gospodarnego, prawda, o szerszych horyzontach. No i była to elitarne zajęcie, tak trzeba przyznać. Biedniejsze rodziny raczej z miodu nie korzystały, po prostu korzystały to elity, powiedzmy sobie. Ale już z tego, co z bardzo wczesnego dzieciństwa pamiętam, to już w mojej rodzinie osobnie ten miód, jak byłem częstowany pysznym, też to gdzieś zostało właśnie pewnie z dziecięcych lat. Ta sympatia i zamiłowanie do miodu i do pszczółek tym samym. Niech kamera zapach niech przekaże kobiet. No, takim ubocznym produktem, ale też dosyć ważnym jest właśnie pozyskiwany wosk. To z tych ramek, które tu wytapialiśmy na filmie, ten wosk ja również pozyskuję, ale rzecz jest w tym, że te ramki nie mogą być bardzo długo, przez kilka lat. Potrzebne są ciągle świeże, żeby po prostu ta populacja na tym świeżym materiale, na tym świeżym wosku jest zdrowsza. Lepiej to zawsze rokuje. No takie są, tak literatura mówi, taka jest praktyka. Ponieważ w tych komórkach larwy tworzą obszędy. To jest larwa owada, więc zostają odchody larwy, obszędy larwy i ewentualnie jakieś bakterie, choroby, które trzeba unikać. Więc staramy się przynajmniej połowę tych ramek będących w ulu wymieniać w każdym sezonie. Jest to kolejny produkt, no niezmiernie sympatyczny, fascynujący wręcz, prawda? Ten zapach, ten kolor, pięknie pachnie, jonizuje dodatnio powietrze, poprawia samopoczucie. Jak zrobimy. Jak sobie panie zrobią, to nie wiem, prawdopodobnie będzie się można poczęstować. Więc podczas tych dzisiejszych warsztatów zaprezentowałem cztery metody wykonywania świec z naturalnego wosku. Pierwszą była zwijana świeca z węzy pszczeli, czyli z piastrów, które wkładamy do ula. Po uplastycznieniu, czyli podgrzaniu nad jakimś źródłem ciepła, staje się ona bardzo mięciutka i można to bardzo ładnie zwinąć. I już, no z czegoś trzeba te świece zrobić. I tutaj po prostu to jest taki blok, że musimy sobie poradzić tak konkretnie. Proszę bardzo. Z waszym błotem górniczym i zmieniałeś. Cudowny zapach, żadna chemia, żadna siła nie zbliży się do tego. Znów ponownie topimy. Odlewanie z wosku strosowanego, czyli wosk roztopiliśmy do postaci zupełnie płynnej i knot, którym jest bawełniany sznurek o takim dosyć zwartym splocie, zamaczaliśmy w tym płynnym wosku. I ponownie i kolejne warstwy wosku się pozostają na tym knocie, i można dowolnej grubości świece tym sposobem zrobić. Jest to już stara metoda. Kolejną metodą było wykonanie świecy poprzez uplastycznienie wosku, ale do postaci takiej plasteliny, konsystencji plasteliny. I wtedy po prostu poprzez ugniecenie, uformowanie takie wymiksowanie mocne i rozwałkowanie na płaskiej powierzchni
uzyskujemy też kształt świecy, następnie przecinamy ją w pół i wkładamy kształt do środka, zaciskamy, zagniatamy, zawalcowujemy to ponownie. Jeszcze jedną metodą było odlewanie, czyli w formie najczęściej silikonowej współcześnie, ale wcześniej w jakimś tam wydrążonym kawałku drewna, nawet kamieniu, nawet gipsie, czy czymkolwiek, gdzie jest otwór, wosk lany do tego otworu, zastygnie, odda ten kształt, powiedzmy sobie, no i oczywiście gdzieś tam ten knot musi być zrobiony. Cisza, żeby się nie tego, nie dmuchać. To rozpakowujemy, żeby zrobione po to, żeby się wosk nie wylewał z tej formy. I sobie dobieramy się do tego. Mamy tutaj teren. I znów próbujemy otwierać. Teraz chwila, bo tutaj otwieramy. Ole! Szyszka piękna! Tam historia czy tradycja to knoty splatano z jakiejś sznur lniany, prawda, konopny. Z tym, że dobrze jest go jakby nasączyć wcześniej woskiem, czyli zaimpregnować. Wtedy on już ten wosk przemigrował w te włókna. Zrobiliśmy to w ten sposób, kamera nam to pokaże. W zasadzie oryginalny knot to jest sznurek bawełniany. Czysty sznurek bawełniany o takim gęstym splocie. I no, on jest taki luźny. Jeżeli go zatopimy w płynnym wosku, uzyska, nasiąknie, zaimpregnuje się tym płynnym woskiem i bardzo ładnie się pali. Krzysiu, chodź tu tutaj. Oceniasz, co to jest? Co to za myśle? Ten wosk jest, ma wartości lecznicze również, prawda? On w takiej postaci plastycznej, jak robiliśmy te świece, po jego przełożeniu jest ciepły na bolące stawy, na tego. Bardzo, bardzo skutecznie działa. Przede wszystkim świeca daje nam światło. Tak, to było jej podstawową funkcją, powiedzmy sobie, od niepamiętnych czasów. Szczególnie produkcja, wykonanie tych świec rozwinęła się w klasztorach. Grzeje niewątpliwie troszeczkę i jonizuje powietrze. Bardzo korzystnie jonizuje, wpływa świetnie na samopoczucie. Z różnych sytuacji życiowych ta świeca wprowadza nastrój taki pozytywny, prawda, sympatyczny.